Pogrzeb Jerzego Sztura. Tłumy w kościele. Gwiazdy i zwykli ludzie żegnają aktora. Nie tylko najbliżsi, ale i cały Kraków żegna znamienitego aktora, reżysera, scenarzystę i nauczyciela akademickiego profesor Jerzego Sztura. Aktor zmarł 9 lipca 2024 roku i po mszy w kościele Święty Piotra i Pawła zostanie pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim. Rodzina zaapelowała, by w miejsce kwiatów robić wpłaty na fundację Unicorn. Jerzy Sztur przez lata borykał się z wieloma chorobami. Jednak wierzył, że uda mu się pokonać nawrót raka. Powrót nowotworu zdiagnozowano u niego w zeszłym roku. Mimo choroby aktor kontynuował pracę, wracając na scenę Teatru Polonia, gdzie wyreżyserował i zagrał w spektaklu Geniusz. Niestety, pod koniec czerwca na stronie teatru pojawiła się informacja o zawieszeniu przedstawienia z powodu choroby aktora. Zmarł 9 lipca 2024 roku. Jerzy Sztur zmarł w wieku 77 lat. Był absolwentem polonistyki na UJ oraz PWST w Krakowie. Po studiach został zatrudniony w Starym Teatrze Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, gdzie grał w słynnych Dziadach Biesach czy Z biegiem lat, Z biegiem dni. W 1977 roku stworzył pierwszą ze swoich najsłynniejszych filmowych kreacji. W Wodzireju Feliksa Falka wcielił się w postać Ludka Danielaka. Sztur zagrał następnie w dramacie Bez znieczulenia w reżyserii Andrzeja Wajdy, 1978. Widzowie kochali go za role komediowe w Seks Misji, Killerze czy King Size oraz za rewelacyjny dubbing w filmie Shrek, gdzie z wielkim wdziękiem wcielił się w osła Gadułę. W 2020 roku aktor przeszedł udar mózgu. Wcześniej, w 2011 roku, wykryto u niego nowotwór krtani. Obserwując świat ze szpitalnego łóżka, zaczął pisać dziennik, który później ukazał się pod tytułem Tak sobie myślę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się mszą święty o godzina 12:00 w kościele Święty Piotra i Pawła w Krakowie. Grób aktor znajduje się na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Przeżył długie, piękne i twórcze życie. Niestrudzenie i z godnością walcząc z ciężkimi chorobami, dawał przykład, nadzieję i motywację do walki innym. Zasnął otoczony miłością, czytamy w nekrologu. Tłumy na mszy żałobnej za Jerzego Sztura. Na pogrzeb Jerzego Sztura przybyły tłumy. Mszę prowadził arcybiskup Grzegorz Ryś, Ewangelię zaś czytała między innymi Anna Polony. Na pogrzeb przybyło wielu przyjaciół z branży, między innymi Dorota Segda, Agnieszka Holland, Olgierd Łukaszewicz, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała czy Marek Kondrat. Na pogrzebie pojawiły się też Monika Olejnik oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Podczas swego kazania arcybiskup Ryś wspomniał, że jego ukochaną rolą w wykonaniu Jerzego Sztura była ta, którą zagrał 50 lat temu w Starym Teatrze w Krakowie w spektaklu Noc Listopadowa, gdzie aktor zagrał Piotra Wysockiego. Został niesłychanie obdarowany przez Boga. Wszystko mógł zagrać, miał taki talent dany od Boga, że nie było takiej roli, której nie mógłby się nie podjąć. Dziękujemy za to wszystko, za co było w jego życiu miłością, co sprawia, że będzie miał nieśmiertelność, stwierdził duchowny podczas kazania na pogrzebie Jerzego Sztura. Na bieżąco będziemy relacjonować to, co dzieje się w kościele Święty Piotra i Pawła.